Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Przygotowaliśmy prawie 100 pytań, które zadaliście nam przedostatnim odcinkiem i też na Facebooku. Także usiądźcie wygodnie, bo za chwileczkę się bardzo dużo dowiecie ciekawych rzeczy. Zaczynamy od pytań ogólnych. Postaramy się odpowiadać krótko, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Mamy 100 pytań, więc się spieszymy. Co Was najbardziej wkurza w Waszym obecnym stylu życia? Mnie najbardziej wkurza to, że nie umiem jakby na dłuższy czas utrzymać rutyny, szczególnie porannej, bo na przykład wstaję rano, piszę, medytuję, a po jakimś czasie musimy, na przykład jesteśmy tydzień w podróży i wstajemy wcześnie, albo musimy coś nagrać wcześniej, albo zaś pracujemy do późna, przez co to wcześniejsze wstawanie mi nie wychodzi i to mnie wkurza, że nie umiem utrzymać tej rutyny porannej szczególnie. Mnie najbardziej wkurza wylewanie szarej wody. To jest jedyna rzecz, która na chwilę obecną mnie wkurza. Skąd się wziął pomysł na kanał na YouTube? Pomysł wziął się stąd, że kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Anglii, Łukasz często prowadził Insta Stories i bardzo wiele naszych znajomych mówiło, że świetnie to robi, że jest zabawny i że sprawdziłby się właśnie w takim formacie vlogowym. Więc potem, kiedy pomyśleliśmy o tym van life'ie i zaczęliśmy go realizować, przygotowania i tak dalej, pomyśleliśmy, że zaczniemy nagrywać, bo może to się stać inspiracją dla innych. A dla nas jest to także pamiątka i no i taka fajna forma kreatywności. Jak stoicie na dziko, to gdzie wylewacie brudną wodę i gdzie opróżniacie toaletę? Są takie miejsca, to się nazywa area de servisco i to są takie miejsca, gdzie się po prostu podjeżdża, tam jest taka kratka, odkręca się wodę, kurek, wylewa się szara woda, toaletę się opróżnia obok. Te miejsca są bezpłatne, są też płatne, na kempingach są też takie miejscówki dedykowane. Wszystkie te miejsca znajdujemy przez aplikację Park4Night. Czy pierwsze kilka nocowań na dziko jest stresujące? Dla nas było bardzo stresujące. Bardzo. Pierwsze 3 tygodnie praktycznie nie spaliśmy, to był bardziej taka forma czuwania, półsnu. Czy życie w wani jest trudne i czy nie boicie się spać na parkingach? No nie jest bardzo trudne, nie jest też bardzo łatwe, po prostu takie zwykłe. Jest inne niż zwykłe takie życie, do którego przywykliśmy, więc początki są trudne, ale po miesiącu wydaje mi się, że jest to proste życie. Każdy się w stanie nauczyć, gdzie wylać wodę i co trzeba przygotować wcześniej. Także ogólnie nie jest ono bardzo trudne, początek jest trudny. Czy boimy się spać na parkingach? Nie, w ogóle. Na samym początku, tak jak mówiliśmy wcześniej, baliśmy się bardzo. Teraz nie ma najmniejszego problemu, czy to jest jaki kraj, albo jakie miejsce przyjeżdżamy. Zamykamy się w środku, idziemy spać. A jeśli się boimy, to odjeżdżamy. Ile jeszcze będziecie podróżować? Dopóki nam zdrowie pozwoli. Jakie kolejne kraje w planie na 2020 rok? Nie mamy jeszcze takich planów bardzo sztywnych, skonkretyzowanych. Na pewno chcemy odwiedzić kraje Beneluxu i Ukrainę i Polskę. Kiedy będziecie jechać, odkrywać nowe miejsca? Już teraz. W zasadzie od nowego roku rozpoczynamy nowy sezon podróżowania. I będziemy teraz jeździć, już skończyliśmy nasze stacjonowanie na kempingu, więc teraz w każdym nowym logu będzie nowe miejsce. Czy będziecie brali kotka na każdą podróż? Jeśli tylko kot się przekona do podróżowania, to tak. Czy myślicie nad jakimś spotkaniem z widzami? Tak, myślimy, będą w okresie wiosenno-letnim. W Polsce. Czy macie TikToka? Nie, znaczy tak, mamy konto, ale już nie korzystamy, bo pożera strasznie dużo baterii. Czy będziecie jechać do Japonii? Jechać nie, może polecimy. Jaki macie ten rower, jakiej marki? Nie wiem, czy to ma nazwę, to jest, była naklejka Sarajewo, ale nie wiem, czy to jest nazwa firmy. Ile wydajecie na wyjazdy i czy opłacało się kupić vana? Wydajemy mniej więcej 1000 euro miesięcznie i to jest na nas obu i w tym są ceny paliwo, jedzenie, wszystkie opłaty, telefony, internety, kempingi. Wszystko, total jest mniej więcej 1000 euro. I czy opłacało się kupić vana? Tak, opłacało się. Jest to najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy. Ile kosztują Was takie wyprawy? No to już powiedzieliśmy 1000 euro miesięcznie. Skąd macie pieniądze i czy zebraliście na początku tyle pieniędzy, że wystarcza Wam do teraz? Wystartowaliśmy z oszczędnościami w wysokości 8000 euro i to były nasze oszczędności, które przywieźliśmy z Wielkiej Brytanii, bo tam pracowaliśmy i mieszkaliśmy. One były już tylko na podróż. I te pieniądze skończyły się po 8 miesiącach i wtedy mniej więcej w międzyczasie zaczął zarabiać nasz kanał na YouTubie. No i teraz żyjemy z pieniędzy, które pochodzą z YouTube'a. Skąd macie na to wszystko kasę? Prowadzą kanał podróżowanie, blog, vlog i to wszystko. Jak tak się zsumuje te wszystkie kanały pod groszu, pod robince, to po prostu mamy ten 1000 miesięcznie. Myślicie, że udałoby Wam się żyć w 3-osobowym vanie? Tak. Jeżeli założycie rodzinę, czy powiększycie vana? No nie możemy powiększyć naszego vana. Ale najwyżej w środku moglibyśmy powprowadzać parę jakichś takich niuansów. Czy pojedziecie w inne kierunki? Nie wiem, o jakie kierunki chodzi. Raczej
poza Europę się nie wybieramy, uważamy, że tu jest wystarczająco pięknie. Tęsknicie za rodziną i przyjaciółmi? Tęsknimy bardzo. Ile będzie kosztować wasza książka? No wszystko zależy od wydawnictwa, ile będzie kosztował drugi wydanie, więc na razie cena nie jest znana. Jak tam wasz kotek? Kotek świetnie. Jak nazywa się wasz blog? Podróżowanie.pl. Kochacie swoich widzów? Bo ja was bardzo. Dziękujemy, kochamy. Czy w kuchni koło zlewu stoi wam miodek z Polski? To jest słoik po miodzie z Polski, ale w środku jest miód mandarynkowy z Albanii, który nie jest mandarynkowym, tylko to jest kaściema. Czy chcielibyście wrócić do Polski, mieć dom i prowadzić taki tryb życia jak przeciętny człowiek? Pomijając dygresję, co to jest przeciętny człowiek, jak wygląda przeciętne życie, nie chcemy wrócić do takiego normalnego, właśnie przeciętnego życia, nie chcemy wrócić do pracy na etacie, nie chcemy wrócić do normalnego domu, raczej planujemy mieszkać w vanie, a potem ewentualnie w jakimś tak zwanym tiny house. Malutki domek, żeby był mało sprzątania. Po co to komu jakieś, wiecie, piętra? Tak, i albo jakiś swój biznesik, albo freelance. Czy życie w vanie jest tańsze od życia w domu? Jeśli tak, to dlaczego? Jest zdecydowanie tańsze. Nie płaci się za wodę, nie płaci się za śmieci, nie płaci się za media, opłaty, abonamenty. Dużo mniej się posiada rzeczy, dużo mniej się więc kupuje. Szybciej się sprząta, mniej kosmetyków, tych chemii schodzi, mniej na ogrzewanie, to są... Niesamowicie. I to jest o wiele też mniejsza przestrzeń. To jest tak jak duży dom i malutki domek. Co jak macie na przykład rocznicę i po 4 lampki wina, a dostaniecie informację, że nie możecie tutaj stać. Aha, czyli jak wypijemy coś, to czy ktoś przyjdzie i nas wyprosi, albo wygoni z naszego miejsca? Prawda jest taka, że zawsze sprawdzamy te miejsca i one są bezpieczne. Korzystamy z aplikacji Park4Night, sprawdzamy oceny, komentarze. Jeśli przyjechałaby policja i poprosiła nas o przestawienie auta czy odjazd, to po prostu byśmy im powiedzieli, że rano, jak odjedziemy. No nie, po prostu byśmy powiedzieli, że wypiliśmy i co w tym momencie mamy zrobić. Czy oni to nam pomogą przeprowadzić auto, czy jednak przymkną oko i możemy zostać. Zauważyliście, że zaczynacie obracać przedmioty, jak zresztą każdy. Wyprawka minet, teraz zdoby świąteczne na dłuższą metę, van stanie się za mały, macie jakiś plan? Nie mamy planu, bo wcale tych rzeczy tak nie ma dużo. Na święta kupiliśmy parę bombek i łańcuchów, więc to zostanie potem schowane do pudełeczka i zamknięte, bo ja nie chcę tego wyrzucać. Chcę to używać po raz kolejny. Tak samo dla kota największy tak naprawdę jest transporter i kuweta i to będzie po prostu w środku vana zmieściło się. Więcej rzeczy nie kupujemy. Nie przywiązujemy się przede wszystkim do rzeczy. Ja bym wyrzucił te rzeczy świąteczne i bym je... Ja nie wyrzucę, bo nie chcę ich marnować i nie chcę wytwarzać dodatkowych śmieci, więc ich nie wyrzucimy. Jak bierzecie prysznic? Macie jakąś specjalną zasłonę? To omówimy w następnym odcinku chyba. Tak, zrobimy taki odcinek o tym pryszniczu, bo to już jest za dużo tych pytań. Pytanie, jak to jest mieszkać w kamperze przez cały rok? Super, wspaniale. Czy macie w głowie jakiś problem, który przyczyniłby się do zakończenia van life'u? Jak tak, to co byście ze sobą zrobili, bo raczej macie jakiś plan B? Mamy mnóstwo pomysłów na to, jak mogłoby jeszcze nasze życie wyglądać i po prostu, jeśli przyjdzie czas, to będziemy się dostosowywać. I myślę, że takim największym problemem, który mógłby wystąpić, to jest jakiś wypadek. Zdrowie, utrata zdrowia. Albo właśnie jakaś choroba. Natomiast jeśli by się to przydarzyło, no to cóż, wzięlibyśmy to na klatę i wtedy się zastanawiali, co możemy z tym zrobić. YouTube tak ucina zasięgi, że dopiero teraz dostałem powiadomienie, zapomniałem o was kompletnie. To jest prawda, YouTube ucina zasięgi dla osób, które nie komentują i nie dają łapek w górę, nie reagują w ogóle na nasze filmy, więc jeżeli chcecie oglądać nasze filmy, to trzeba po prostu albo łapkę w górę dać, albo komentarz. Ewentualnie, to ja też polecam i ja tak na przykład teraz korzystam z YouTube'a, że ja nie wchodzę na YouTube'a na tą główną stronę, bo tam są filmy, które YouTube chce, żebyście cię oglądali. Ja wchodzę na zakładkę subskrypcje, tam się z boku klika przycisk subskrypcje, a w telefonie to jest na samym środku na dole i wtedy wyświetlają się was filmy tylko ludzi, których w sposób subskrybujecie, czy na przykład Kiki Świat, podróżowanie i tak dalej. I to są filmy, które wy, no to są wasi subskrybenci, więc najłatwiej i najprościej dotrzeć do filmów, które chcecie oglądać, właśnie klikając przycisk subskrypcję po lewej stronie na komputerze albo na samym środku na telefonie. Kto nas nie subskrybuje, to jeszcze może nacisnąć przycisk subskrybuj, wtedy będziemy na tej karcie subskrypcji u ciebie. Chciałbym was zapytać, co sądzicie o tym, że na przykład na zakupy jedziesz kamperem, a jak masz przyczepę, odłączasz i jedziesz samym samochodem. No zdecydowanie byłoby to wygodniejsze, jeżeli się na przykład żyje na kempingu, to widzę po naszych sąsiadach, że oni często z wózku wchodzą do samochodu, jadą na zakupy, wracają i jest super wygodnie. No my tak nie mamy, no ale też nie będziemy ciągnąć drugiego samochodu za sobą, bo w tym nie widzę zbyt wielkiego sensu. Ale nie jest to żaden kłopot tak naprawdę. Jedyny kłopot jest taki, że musimy pochować wszystkie rzeczy. Czy jedziecie jeszcze do Skandynawii?
dywanem. Byłoby cudownie, ale nie planujemy w najbliższym czasie. W jaki sposób zarobiliście na zbudowanie i wyjechanie w podróż kamperem? Pracowaliśmy w Anglii, w Wielkiej Brytanii, tutaj gdzieś się pojawi odcinek o tym. Czy planujecie wyprawę na Wyspy Kanaryjskie? Nie planujemy, ale jeśli się pojawi okazja, to z niej skorzystamy. Dobre pytanie. Wizytę w jakim kraju wspominacie najmilej? Skąd macie najwięcej miłych wspomnień, a skąd tych mniej przyjemnych? Norwegia. W Norwegii było bardzo przyjemnie. Ale było Norwegia widoki. Była piękna, a najmilej było chyba w Albanii, bo w Albanii byli tak cudownie ciepli, otwarci na nas ludzie, że było nam po prostu miło na każdym kroku, gdzie się nie pojawiliśmy. Bezpiecznie. No. Albania. Norwegia była przepiękna widokowo i niesamowita jako po prostu teren, ziemia. No pięknie było po prostu, ale najmilej było chyba w Albanii. A najmniej milej było nam w... no chyba w Słowenii, ale to dlatego, że pogoda była koszmarna wtedy. Gdzieś tam było jeszcze niemiło? A wiem, we Francji. I Niemcy. Bo oczywiście, że tak, Francja była okropna. W Francji jest jakaś taka dziwna atmosfera. Nie chcą mówić po angielsku, nie są za bardzo otwarci, kradną, w miastach kradną, jest. Więc w ogóle jakoś Francja nas nie przekonuje i zatrzymujemy się tam tylko na noclegi, a nie na zwiedzanie. Czy macie jakąś sytuację, która was niesamowicie zdziwiła? Szczerze, to mnie czasami dziwią właśnie spostrzeżenia czy pytania naszych widzów. Komentarz. Jak radzicie sobie z minet? Jak tam idzie nauka korzystania z kuwety? O tym opowiemy osobno. Czy zmienilibyście swój van na przyczepę lub kamper? Absolutnie nie. Macie jakieś pomysły na ulepszenie vana? Nie. Tam już jest wszystko to, co byśmy chcieli i tak jak jest, jest dobrze. Muszę tylko dokręcić szafkę na górę, bo mi się zaczyna ruszać. Ja bym chciała te drzwi przesuwne troszeczkę, bo one są takie niewykończone. No. Więc mam nadzieję, że jak będziemy w Polsce, to będzie taka okazja, żeby je pouszczelniać, bo zaczęły nam lekko przeciekać, jak jest mocny deszcz. Po prostu je upiększyć. Chciałabym tam zrobić jakąś taką tablicę. Albo zdjęcia. Gdzie nocowaliście we Włoszech? W kamperze. Czy zrobicie kiedyś polską trasę od gór do morza? No może tak. Na może raz, nawet raczej... w tym roku. Aha, no tak. Czy były sytuacje w czasie podróży, w których baliście się o swoje życie lub swojego vana? Raz nam podłożyli petardę i wtedy się baliśmy o nasze życie. Natomiast o vana parę razy baliśmy się, jak parkowaliśmy w dużej miejscowości, na przykład w Barcelonie. Baliśmy się, że go po prostu okradną albo ukradną. Czy można się z wami połączyć i zwiedzać razem z wami? Oczywiście, że tak, wystarczy przycisnąć subskrybuj obok dzwoneczek i wtedy będziecie mogli z nami zwiedzać. Co robicie w przypadku problemów zdrowotnych i nie chodzi mi o przeziębienia będąc w trasie. Nie mieliśmy żadnych problemów zdrowotnych odkąd wyruszyliśmy, więc nie przejmujemy się też tym, co może być w przyszłości, nie? Czy zachorujemy, czy nie zachorujemy. Jak zachorujemy, wtedy będziemy się martwić. Tak, lekarze są wszędzie, więc jakby się cokolwiek działo, to po prostu pójdziemy do lekarza. Turcja, czy planujecie tam podróż? Nie. A może jak obwód kaliningradzki, leningradzki? Nie wiem, może kiedyś. Co według każdego z was jest największym plusem kamperowego życia, a co największym minusem? Plusem jest to, że możemy sobie podjechać na plażę, otworzyć drzwi i patrzeć na morze, nie ma sąsiadów, jest cudownie, możemy spać tak długo jak chcemy. Minusem dla mnie osobiście jest wylewanie wody szarej i wylewanie toalety, to jest największy minus, mnie najbardziej wkurza. Dla mnie największym plusem to jest wolność, po prostu totalna wolność, a minusem jest to, że nie mamy wanny, i że nie mam swojego własnego pokoju. Czego ci najbardziej brakuje, Kasiu, w domu, na kółkach? Nie chodzi o piekarnik, bo to już wiadomo. Wanny i własnego pokoju. Wanny, no oczywiście, że tak. Wanny, tak, mi też. Mi biurka i wygodnego krzesła. Mam takie praktyczne pytanie, jak robicie sobie ze zmęczeniem w trasie? Z filmiku wygląda, że Łukasz zawsze prowadzi samochód. Jak często robicie sobie przerwy? Przerwy robimy bardzo często i nie prowadzimy nigdy więcej niż 500 km. Kawka, międzyczasie, yerba. W którym z krajów, które odwiedziliście, spotkaliście się z największą życzliwością miejscowych? Albania. Albania. Czy Kasia ma czarne włosy z natury, czy farbuje, bo są piękne? To są moje naturalne włosy. Dziękuję. Kasiu, czy nadal jeździsz na deskorolce? Nie, nie jeżdżę niestety. Jak się poznaliście? Skąd widzieliście, że to jest ta osoba na całe życie? Jest odcinek na temat tego, jak się poznaliście, możecie go zobaczyć tutaj. Ewentualnie link pod spodem, pod filmem też będzie. Ile macie lat? 29 i 30. Od ilu lat się znacie? Wow, z 10. Więcej. Myślę, że 10. No. 8 lat chyba jesteśmy razem. No, znamy się 2 lata dłużej. No dobra, to 10. Widziałem was we Francji, ale nie miałem czasu podejść. O, do next time. Macie plany, aby mieć dzieci? Mamy. Czy jak będziecie mieli dziecko, to będziecie jeszcze podróżować? Tak. Jeżeli oczywiście warunki pozwolą mi zdrowie i tak dalej, to będziemy. Czy chodzicie do kościoła? Tak. Może zbyt osobiste, ale chciałbym wam się dowiedzieć, czy jak urodzi się wam dziecko, czy osiądziecie, czy dalej będziecie w trasie. Tak naprawdę zobaczymy wtedy, ale na dzień dzisiejszy, gdyby się teraz to dziecko pojawiło, dalej byśmy
żebyśmy podróżowali. Jak sobie radzicie, gdyż zwyczajnie narasta między wami potrzeba pobycia samemu? Non-stop razem bywa czasem wyzwaniem. Ja szybko powiem, bo Kasia się rozgada. Tak, robimy takie przerwy, to się nazywa randka z samym sobą, więc Kasia idzie na spacer, idzie na parę godzin, na godzinę, na pół godziny, a ja w tym czasie też jestem sam ze sobą, a poza laptopem i robimy takie przerwy. Tak. Czy nie tęsknicie za pierogami i bigosem? Nie, jakoś bardzo tak szczerze. Wiadomo, jak jesteśmy w Polsce, to je zjemy, ale to nie są nasze ulubione dania. Ja bym zjadł taki bigos, ale nie to, że tęsknię za nim. Czy planujecie ponownie pójść na Camino? Ja bym chciała, ale nie wiem, czy to się uda w tym roku. Łukasz nie. Ja w tym roku nie, w tym 2020 nie, natomiast możliwe, że za ileś tam lat tak. Czego najbardziej wam brakuje, żyjąc tak długo w ciągłej podróży? Kilku rzeczy, na pewno tej wanny, o której wspominaliśmy, ale chyba najbardziej brakuje mi takiego normalnego zadzwonienia do przyjaciółki, widzimy się spotkania, jutro. Spotkania, no. Pośmiać się wspólnie z ludźmi, których się już zna jakiś czas, tak. Czy lubicie swoich widzów i ile zarabiacie na YouTubie? Tak, lubimy naszych widzów i zarabiamy na YouTubie, na samym YouTubie, na reklamach zarabiamy między 300 a 700 zł miesięcznie. To nie jest tak, że to są kokosy, nie? Pytania o minet. Zabieracie minet ze sobą? Mamy nadzieję, jeszcze wciąż nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Ile lat ma wasz kot? Uwaga! Kot ma 10 lat, dowiedzieliśmy się, poznaliśmy panią, która znalazła tego kota 10 lat temu i ona nam powiedziała, że on ten kotek był taki malutki, jak go ona znalazła i to jest 10 lat już kot ma. Czy planujecie kupić przyjaciela kotu? Na pewno nie kupimy nigdy kota, ale na razie nie planujemy też dwóch kotów mieć. Czy Minet coś mówiła w Wigilii o północy? I słuchajcie, no nic nie powiedziała, mimo że dostała opłatek, nic niestety nie powiedziała. No nie powiedziała, kazała was bardzo pozdrowić. Widzisz, że ja musiałem zmywać wtedy. Dlaczego męczycie kota podróżami, skoro jest dorosła i przywykła do życia stacjonarnego? Słuchajcie, razie... ten kot nie jest nigdy męczony. Ona ma taka królowa brytyjska, na podusi śpi, ona po prostu ma najlepszą karmę. Nigdy nie zrobiliśmy nic, co by temu kotu zrobiło jakąkolwiek nieprzyjemność. Kupiliśmy już tyle pieniędzy, wydaliśmy na te wszystkie uprzęże i tak dalej, że... Nigdy nikt mi nie zarzuci, że ja krzywdzę tego kota, albo Kasia krzywdzi. Więc... A to, że kot miauczał na filmiku, który wam pokazaliśmy, dostaliśmy mnóstwo informacji od kociarzy, którzy podróżują i oni powiedzieli, że to jest jak najbardziej normalna reakcja, bo kot po prostu nie wie, co się dzieje, więc jest zestresowany. Wszyscy nam pisali, że po prostu po kilku podróżach kot się przyzwyczai. Tak? Nie boicie się, że Minet poniszczy wam coś w wanie? Nie, Minet jest królową, może niszczyć, co chce. Ma drapak swój, ma swój kocyk, jest grzeczna. Słuchajcie, jest kolejne pytania o Polskę. Olek tam pyk, wystawisz tutaj te pytania o Polskę. Słuchajcie, teraz jest tak, dość dużo pytań się pojawiło w związku z naszą przyszłością polską i naszymi korzeniami. Pytanie brzmi, czy planujemy kiedyś wyjechać, wrócić do Polski? I na chwilę obecną nie mamy tego w planach, żeby zamieszkać na stałe w Polsce. Jest wiele powodów ku temu. Dla mnie najbardziej mi nie odpowiada jakość powietrza i ten smog okropny. Bo ja akurat mieszkam w Suchej Beskidzkiej, która słynie z tego, że ma ogromną ilość tego stężenia ze smogu. W Krakowie mam wszystkich innych przyjaciół i no, tam po prostu w Małopolsce jest ogromny smog. I ja się tam po prostu zwyczajnie źle czuję. Fizycznie. Więc dlatego nie chcę mieszkać w Polsce póki co. Teraz będzie parę pytań związanych z samochodem. Najwięcej pytań pojawiło się w związku z tymi czarnymi paskami i z czarnymi felgami. Otóż szybciutko mówię, to nie jest jakieś profesjonalne malowanie antykorozyjne, tylko po prostu zwykła farba. Pomalowałem ten pasek zwykłą farbą, żeby to ładnie wyglądało, a felgi sprayem potraktowałem i to nie jest jakieś bardzo profesjonalne, ale wygląda pięknie, jesteśmy z tego zadowoleni. Super. Gdzie kupić taką okleinę imitującą płytki? Na Allegro. Ile kosztowało was przerobienie vana? Mniej więcej 15, no z dodatkami 20 tysięcy. Tutaj jest całkowity kosztorys. Jest pytanie związane ze ścianą działową, czy ją wyrzuciliśmy, czy przerejestrowaliśmy samochód. Na temat ściany działowej już mówiliśmy wielokrotnie. Tutaj jest cały filmik poświęcony tylko i wyłącznie temu i jak ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie tam wejść. Ja tam dokładnie mówię, czy można, czy nie można. Nie trzeba tworzyć mitów na ten temat, nie trzeba odkrywać Ameryki na nowo. Po prostu sytuacja jest taka, że można zostawić ścianę działową, a można też tą ścianę działową pozbawić się, wtedy trzeba rejestrować samochód na specjalny kamper. Tyle. Ile dałeś za auto i wyposażenie? Auto 12 tysięcy, wyposażenie 15 do 20 tysięcy. Jakbyście zmieniali auto, to na jakie? Jaka marka? No najchętniej byśmy pozostali przy Volkswagenie, ale jeżeli nie będzie możliwości kupić Volkswagena LT, to kupimy Sprintera. A autem marzeń jest oczywiście ogórek. Pytanie techniczne, skoro macie ciężarówkę. Jak przedłużacie przegląd przejeżdżając kamperem? Robiliśmy już dwa razy przegląd, trzy razy? Ani razu nie mieliśmy żadnego problemu z przeglądem. Wygląda to tak, że przyjeżdżamy, wjeżdżamy, pan sprawdza osie i podbija nam kartę i wyjeżdżamy. Ostatnio się gość zapytał, mówi tak, kampera tam macie w środku? Ja mówię, no kampera, a no to fajnie.
miłej podróży i pojechaliśmy. Mam pytanko odnośnie Volkswagena, jak się spisuje, czy nic nie dolega, nie grymasi. Słuchajcie, kocham ten samochód. Ja tak samo. Chciałbym, żeby wszystkie samochody, jakie będę miał w przyszłości, tak się sprawowały. Żadnych awarii, żadnych problemów, żadnych sztuszeń, duszeń, no stuków, puków, no po prostu działa, jakby był no nówka. Kiedy zawitacie do mechanika w województwie lubuskim, pojawimy się w Zielonej Górze w naszym ukochanym salonie Euromastera u naszych przyjaciół na wiosnę. Już jesteśmy umówieni na taki totalny przegląd, samochód wjedzie na kanał i tak jak ostatnio panowie tam po prostu wszystko wyczyszczą, naprawią i wydaje mi się, że to będzie w maju, także w Zielonej Górze zawitamy do Euromastera w maju. Słuchajcie, padła nam bateria tam pod tą palemką, dlatego przenieśliśmy się tutaj pod kamperem, powiemy wam na resztę pytań. A z doświadczenia, jakie już macie, co jest najważniejsze przy budowie vana, na co szczególnie zwrócić uwagę? Otóż na przybudowie vana jest bardzo dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i my o tym wszystkim mówimy w 10-godzinnym kursie budowy kampera na stronie zbudujkampera.pl. Tam jest ponad 10 godzin mojego gadania na temat tego, na co zwrócić uwagę i jak zrobić kampera. Więc jeżeli Dorotko myślisz na temat budowy kampera, to zapraszam cię na zbudujkampera.pl i tam są odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie możesz związane z budową. Czy planujecie poszerzyć swoje horyzonty poza nasz piękny kontynent? Wyjazd do Maroku kiedyś, może w przyszłości Stany, ale to jest... zobaczymy. Drugie pytanie, czy nie brakuje wam napędu na 4 koła? Czasami nam brakuje, kiedy widzimy piękną miejscówkę, do której nie możemy dojechać naszym samochodem, ale to nie wpłynęło jakoś znacznie na jakość naszej podróży. Tomasz pyta, jaki przebieg ma Volkswagen na tą chwilę? 320 tysięcy kilometrów. Kochani, jak widzicie, odłożyłem telefon, czyli oznacza to, że kończymy. Dziękujemy wam bardzo za te wszystkie pytania, było ich bardzo dużo. Mam nadzieję, że na większość odpowiedzieliśmy. Jeżeli jeszcze coś jest, co jest niejasne, to piszcie w komentarzach i ja będę bezpośrednio odpowiadał w komentarzach. Tyle. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Niech ten nowy 2020 rok, przełomowy rok, będzie wyjątkowy w waszym życiu. Spełnijcie swoje marzenia, podróżujcie, odkrywajcie, oglądajcie nasze vlogi, subskrybujcie nasz kanał i cieszcie się życiem. Podróżami. Podróżami. I do zobaczenia w następnym materiale.